samym guście, ale już by to estetycznie wyglądało. Więc tak prawda by została jak jest, ale jeszcze by było wejście w stronę mansardy. Wop mógłby wypłynąć stąd tylko pod kawiarnię, która była podniesiona. Bo wiadomo, jeżeli będzie molo gdzieś tak na 1,5 metra strzelam nad poziomą stroną, to nikt nie będzie przepływał łodzią, a na środku mola zaprojektowana jest kawiarnia. I musiała być wyniesiona pewnie około 3 metry nad poziom lustra. Dodatkowo wejście do kawiarni było tutaj z lądu, więc było jedno wejście, drugie i trzecie na rynkarze. Dlaczego tak daleko? Dlatego, że jeżeli powstałoby molo w tym miejscu, to byłoby tak samo jak poprzednio, czyli spacerujemy do mola, dalej nie, bo nie mam co robić. Myślę, że to będzie podobnie, bo dalej plaża jest, ten teren na jeziorem jest niezagospodarowany, więc myślę, że no, nikt tam nie będzie miał po co chodzić. Jeżeli molo było zbudowane aż do MKZ-u, automatycznie myślelibyśmy o zagospodarowaniu całego terenu. Dodatkowo myślę, że MKZ skorzystałby, no bo jeżeli spacerowałyby rodziny, no to byłby nowy narybek, bo byśmy obserwowali tak młodzież, która pływa żaglówkami. Od strony od strony MKZ-u musiały być mniejsze pomosty do sumowania. Pan mówi, że nie lubię żeglarzy, bardzo lubię. Ten pomost skończył się gdzieś około 50 metrów od aktualnego pomostu, więc to wygląda na karcie, że jest tak blisko, tak? Ale chodzi o to, żeby on nie ingerował w tą część, gdzie młodzi tam pływają. Dodatkowo kawiarnia miałaby podest, czyli można by było, po pierwsze, byłby to obiekt całoroczny, więc możemy przejść zimą, napić się kawki, obejrzeć teren zimą, czyli albo łyżwiarzy, albo jeżeli będą na bojarach pływali, tak? Jeżeli będzie zamarznięte jezioro, więc w ciepłym możemy oglądać. Wiadomo, to jest koncepcja, ja widzę uśmiechy. Oczywiście też byłyby koszty, ale przedstawiam, jak to wygląda. A latem natomiast byłby taras widokowy i najważniejsze, ten taras służyłby sędziom do każdego zawodu, tak? Czy to byłyby modele sterowane, czy to by były zawody motorowodne, więc za każdym razem można by było to wykorzystać. I moim zdaniem przy samym wejściu można by było tworzyć miejsce do odsumowania statku w Wenecji. Byłoby to jedno miejsce, tak? Jeżeli wysiądziemy gdzieś po tej okolicy w przyszłości z kolejki gospodarowej, będziemy widzieć ten statek. On będzie, no okej, gdzieś tu jest około 100 metrów, tak? Mamy dalej, człowiek będzie musiał przejść, no ale jeżeli będzie chciał przepłynąć tym statkiem, no to i tak dojdzie do tego miejsca, gdzie odsumuje. Oczywiście musiały być, tak jak tutaj również były w koncepcie, mniejsze pomosty zarówno dla wędkarzy, dla zacumowania kajaków od tej strony, żeby spokojnie można było sobie zacumować i po schodach wejść. No, ja widziałem kilka różnych takich fajnych koncepcji, po prostu, które ułatwiają życie właśnie dla wędkarzy, dla kajakarzy, żeby można było prosto z wody wejść sobie na pomoc. Tak? To jest ogólna koncepcja, wiadomo, do szczegółów to troszkę więcej czasu potrzeba. Jak to będzie z tego? 777 metrów. Molo ma mieć 777 metrów. Myśl przewodnia to jest 7. A szerokość? To jest do ustalenia. Ja bym chciał trakt spacerowy w jedną stronę 3 metry, w drugą stronę 3 metry, czyli mam 6 metrów. I przynajmniej 1,5 metra, jeżeli by miały być ławki, dlatego żeby nikt nie kopał moich nóg, tak, jeżeli ja bym siedział. Ale wiadomo, to wszystko było do ustalenia. Dlaczego 7? Chciałbym, żeby to był jakiś symbol. Póki co wybudowalibyśmy tutaj molo za 2 miliony, kolejne molo jak wszędzie. Tak? No, nie byłoby, tak powiem, nie byłoby sensacji, nie byłoby o czym mówić. Ja bym chciał, żeby to był obiekt, który no, rozsławiłby. Tak, bo mamy basztę, ok, jest to obiekt sezonowy, mamy kolejkę, obiekt sezonowy, zamykamy, a molo, tak jak jezioro, mamy przez cały sezon, mamy latem i mamy zimą, tak? O takie coś mi chodzi, tak akurat wyszło, że 7 pasuje do liczby, do napisu żni, tak? Jeżeli mamy literkę Z, komponować można ładnie cyfrę 7, kolejny aspekt promocyjny.